Witajcie, z tej strony odkrywca Adi, to jest właśnie kolejny materiał z serii Anno 1800 ze wszystkimi DLC. Tak jak pamiętacie, po poprzednim odcinku udało nam się ukończyć stadion, także mamy tutaj ostatni poziom stadionu. No i to, co tutaj pierwsze widzę, po pierwsze, a stadion ładnie się prezentuje, mamy tutaj nawet napis Anno Stadium. Poza tym, tutaj jest coś ciekawego, mianowicie potencjalne nagrody wpływy. Czyli jakby stadion to jest taka faktoria produkcyjna wpływów? Zróbmy właśnie pierwszy taki mecz z tego. I widzę, że ma tą samą mechanikę co tamtejszy budynek, czyli właśnie no wystawa światowa. Więc widzę, że podobnie to działa. Ale pytanie, co my tutaj zyskamy ciekawego? Wiem o to, że wpływy, ale ile dokładnie wpływów? Na razie dostawy idą. Powoli, ale idą. No nic, niech to się dostarcza powoli. Są jakieś tutaj przygotowania. Troszkę małe to boisko. No ale no cóż. Też liczyłem na jakiś większy stadion, bo w końcu to stadion, tak? A ten stadion wygląda troszeczkę jak taki posiedzony, już nawet nie powiem, jak ta piłka jest ogromna względem człowieka. Kiedyś to była piłka, z tego co widać. tak, jakiś statek, a taki statek się zrobił. To mogę wszystko wykasować. Tutaj mogę sprawdzić. Ekspedycja powróciła i to jest zoologiczne. Coś tam zyskałem, ale pytanie, czy to coś fajnego. Wyślijmy kolejną ekspedycję teraz tutaj. I coś ma tutaj do zwierząt tutaj, nie? Czy niezbyt? Aha, dumę sabanny ja już mam dawno zrobioną. Tak samo jak rasę miombo. A w ogóle to taka dziwna rybka jak tutaj i ona jest dodana gdzieś? Nie widzę. Też mi tutaj tego rekina brakuje, aby zrobić te drwieżce oceanu. Albo po prostu ten cały zestaw, chociaż nie. Okej, to jest to. Czyli na to wygląda, że muszę na razie sobie czekać spokojnie i nic. No dobrze, skoro tak, to tak. Zresztą i tak nie mam na gablotę właśnie punktów wpływów, żeby zakowych w tym kierunku postawić, ale może jeśli po tym stadionie faktycznie coś tam zyskamy, te wpływy, no to troszkę zmieni właśnie rutynę rozgrywki całą. Chyba to się skończyło. Ja mam jakimś cudem małą liczbę robotników? A coś właśnie się na to wygląda, że mam ich mało. Nie wiem dlaczego. Czy ja coś w ogóle stawiałem? Ale no dobra, postawmy troszkę. Też od razu jakieś osiągnięcie wpadło. Wróćmy teraz do Nowego Świata. Zobaczmy tą całą piłkę nożną. Aha, rozgrywki meczowe się już chyba zaczynają? Tak? Gol! Gol! What a shot! What a risky move! No one needs something to wipe my eyes. A faktycznie coś tutaj mamy. O, jeszcze ptaki, które się nie boją ludzi, ciekawe. Lama? No bo to lama jest w meczu, co ciekawe. Nie no, ale ewidentnie ta piłka jest troszeczkę za duża. Tylko mi się tak wydaje. Wiesz? Nie, dobra, teraz ma normalny rozmiar. Bo na razie nikt nie trafia w ogóle w bramkę. O, teraz ktoś trafił. No dobra,
fajny smak, tylko tak, możemy też lepsze nagrody tutaj odblokować w tym stadionie pod warunkiem, jeśli osiągniemy większą populację altystów na tej wyspie. Jak mi ta obera znowu skacze, pytanie... Nie, nie takie pytanie, że eksplozja jakaś. Cholera jasna. Nie musiałem jej eksplodować, bo czemu by nie? No fajnie, fajnie. Fajnie, że to eksplodowało tak poza tym. No nic. Nic na to nie poradzimy i tyle. Kolejna sprawa, to ja zacznę troszkę jeszcze po tej stronie coś robić. Tak, żeby jeszcze tutaj było miejsce na pole. O, proszę bardzo, teraz jakoś tak tutaj zrobimy. Każde takie poletko jest jednak ważne, tak? A że jak chcę zrobić z tej wyspy faktycznie taką wyspę przemysłową, znaczy, no nie do końca przemysłową, bo to będzie taka wyspa włókiennicza, ale jednak, to muszę będzie te lepiej pola wykorzystać. O, a co to? Co to za dziwny bug? Aha. Okej. Okay. Miało ten, żeby jakiś update to Anno. Update, który miał coś tam poprawić, a nie zepsuć. Ale widzę, że twórcy gry robią to samo co World Thunder. Czyli zamiast naprawić to jeszcze bardziej psują. O, to też płonęło. Wiecie co, ja chyba jednak postawię tutaj straż pożarną. Oczywiście straż pożarna jest tutaj taka upośledzona, że tutaj trzeba mieć połączenia. Ale może teraz będzie lepiej, ale trzeba szybko to ogarnąć, bo będzie problem z paliwem zaraz. Przecież stacja paliw nie pracuje. Dobra, teraz to już wszystko pracuje tak jak powinno. Okej, to jeszcze ulepszę, bo widzę, że troszeczkę jest za duże obciążenie przemysłowe. Jak tutaj z kartami? No. Sam, ale też nie tak co ja bym chciał. W ogóle wiecie co, to może ja popłynę do Starego Świata i właśnie do tutaj. Więc troszkę ja tam będę musiał płynąć i troszkę czasu mi to zajmie niestety, ale dobra. Czy ja mógłbym, może nawet bym zaczął produkcję gulaszu z owoców morza? Tylko tak, tylko wtedy bym potrzebowała wpływu, aby dostarczyć tą żyzność w postaci tych na hodowlę homarów, to po pierwsze. Kolejna sprawa to jeszcze właśnie uprawa tefy i uprawa przypraw. Wtedy mógłbym to zabudować, tylko 70 populacji, a... No nie, może się to nawet opłaca. W sumie też mógłbym tak po prostu dostarczać. A właśnie, czekaj, bo ty dostarczasz tylko orchideę, tak? Czy coś jeszcze dostarczasz? Bo jeśli dostarczasz zioła... Nie, orchidea? Teraz weź znajdź tutaj ten handel. Time to find out if the alpacas can beat the nandus. I zaraz zobaczymy tą nagrodę. Faktycznie. Toradenos. Aha, to Edenos nie produkuje właśnie orchidei. Jakbym produkował te zioła, to bym jeszcze zwiększył tak populację. No, troszkę by tak się zwiększyła populacja. Tak od trzech mieszkańców kolejnych. A mydło? No to raczej wątpię.
A, i zobaczmy tą może nagrodę właśnie z tego stadionu. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie przylądek. Zrobił się ten tutaj, tak? Zróbmy od razu szlak sterowców z Arktyki. I tutaj wyspa Króla Wilhelma. A nie, czekajcie, nie mogę, bo co? A czekaj, chyba ty możesz po prostu przewozić, tak? Nie no, na logikę to powinnaś. A ja tam tylko potrzebowałem cegły jednak. Weźmy daj te cegły. I polecisz właśnie do Arktyki. Wyspa Króla Wilhelma. I teraz wrócimy sobie tutaj, czyli do... nie Nowy Świat. A, no tak, Nowy Świat. I zobaczmy tą nagrodę. Majczek jeszcze dwa. Here's a trophy to outshine all precious jewels. A hard-earned win. The people celebrate your leadership. Aha. I patrzcie, jeszcze dostaliśmy wpływy. Czyli, jak drodzy widzowie, widzicie sami, stadion to jest po prostu produkcja wpływów. I to dosłownie. Praktycznie darmowych punktów. Ja też mogę powiedzieć, że to jest bardzo potężny budynek. Oj, bardzo potężny. I bardzo ułatwiający rozgrywkę przy okazji. Poczekajcie. Bo właśnie jest trochę głośno. Chciałem zamknąć właśnie okno, bo troszkę jest głośno na zewnątrz, a z tego to jest spowodowane, że karetka przejeżdża. A ja mieszkam oczywiście niedaleko szpitala, więc taka rzecz jest dość powszechna u mnie, w mojej okolicy, jeśli mowa o hałas. Ale dobra, to nie jest temat o tym, tylko temat jest o tym, aby wykorzystać te wpływy, prawda? A więc zobaczmy, na spokojnie. I tak. Chyba nic nie mam. Nie, nic nie mam. Słabo. Boże, dosłownie nic nie mam. Nawet tu? A nawet tu. Może zobaczmy. Może bym coś tak po prostu zbadał. Na przykład bym zbadał tą Arkę Przymierza oraz bym zbadał Obelix z Arksum. Czyli tak, badanie przedmiotów. Przedmioty kulturalne. Jeśli ja w ogóle to mam odblokowane, bo to też nie jest powiedziane, że to mam. Widzę, że nie mam. Ale wiem, co mogę dać. Na pewno potrzebuję Kakena. Na pewno potrzebuję Jelenia Olbrzymiego. O, tutaj będziemy mieli ukończony zestaw. I chyba na razie to tylko tyle z tych artefaktów, co zapamiętałem. An investor is barely more than a common thief. Incapable to tell a Lirapoot from a tippet or a wit from what. To znaczy, że będę musiał troszkę zrobić dziedziny badań w sferze kultury. Ready to steep myself in culture. Which subject seems the most worthy? No, na przykład to. Dajmy roślinki. O, Atlantydzi. Atlantydzi to w ogóle bardzo rzadkie są artefakty. A jeśli dobrze pamiętam, to też chyba daje dość potężny bonus. A tą rzecznicę możemy zabrać. Jeszcze raz. O, mamy Arkę Przymierza. Epoka Juralska.
I jeszcze tak przedostatni, czyli jeszcze to. I jeszcze raz tutaj. O, i znowu mamy tutaj właśnie do zestawu atentydów. Czyli właśnie posąg z Ohiralku. I może jeszcze rozwój talentów. O. Wszystkie domy rybaków. Dodatkowe towary. Postaci. Kałamanice, ryba, tran. A nawet jesteś potężną kartą. Okej. I koniec. Koniec już, bo już mi te punkty badawcze troszeczkę spadły. I to nawet bardzo. Więc trochę tak nie przesadzajmy. A czy poza tym w Arktyce przyleciał mi statek? Nie, cały czas tylko ty jesteś tutaj. Ale ty wolno lecisz. O! Jesteś już. To dobrze, bo właśnie my zaczniemy tutaj budowę. O, jak dużo mamy tutaj punktów badawczych, czyli jeszcze bardziej mogę zwiększyć produkcję. I tak to zrobię. Wersja testowa. Tutaj się wyrówna. Tanga de la Haya. Aha, to z Nowego Świata. Czy ktoś tam nie ma alkoholu? A, inwestorzy, populacja, bo poczta. No tak. Takie jest oczywiste. I jeszcze tak, po pierwsze. Potrzebuję te do poczty, nie to. Ani nie to. Tylko platforma sterowców, tak. Teraz bym potrzebował to. O, mogę nawet to tutaj postawić. No i dobra, to już będzie jakoś tam pracowało. To znaczy, że mogę stworzyć szereg sterowców tutaj. O, już się kolejka robi. No nic. It's no mere superstition. No, to jest taki, jak sami widzicie, kopiów klej, to co mamy tutaj. Tylko z tą różnicą, że mamy te do sortowania poczty i nic więcej. Tylko, że tak, tutaj możemy to rozbudować. A w tym przypadku tego budynku, z tego co widzę, no, nie da się go rozbudować, ale to jest kopiówka, jeśli mowa o pierwszego poziomu tej rozbudowy, co mamy tutaj. Ale fajnie, że cały ten styl życia tutaj dostarczyłem. Żeby to mogło normalnie pracować. I fajnie, że mi się ta karta zbadała. Teraz właśnie ją też tam zabiorę. Do embasy. A właśnie, i co do embasy? Czyli tak, embasa. Chodźmy teraz tutaj. Czyli jeden pójdzie po kupno karty, a tutaj chyba będziemy rozbudował produkcję indygo. Znowu eksplozja. I teraz znowu stacja paliwowa. Już nie wiem, czy wolałby nawet kopalnie gazu, aby eksplodowały. Nawet cegieł nie mam tutaj. Fajnie. Kurczę, kolejna eksplozja. W tym materiale. Jeszcze trochę i będzie rekord, czyli będą trzy eksplozje w ciągu odcinka. Chcesz to ugasić chociaż?
A, i też taka ciekawostka, właśnie jak wyszedł ten update do Anno, to jeszcze właśnie jest ten nowy typ, czyli typ Creative. Chyba właśnie on wyszedł, bo już ten wiadomości się pojawiały na temat nowego update'u, ale czy faktycznie był update, to nie wiem, bo jak mówię, ja instaluję raz grę i on instaluje, więc prawdopodobnie mógłbym zainstalować od razu razem z tym update'em. Ale to, co chciałem powiedzieć, że nowy typ się pojawi, czyli taki typ Creative. Czyli tak naprawdę macie wszystko za darmo, możecie budować miasto marzeń i nie przejmować się pieniędzmi, nie przejmować się zaopatrzeniem, po prostu budujecie miasto marzeń. Więc taka ciekawostka. A czy tutaj w końcu ekspozycja się skończy? Oje, można czekać. Your city has grown more beautiful. No, coś do kraszy mamy tutaj. The fire left ruins behind. No, gra, ja nie chcę to klikać, tylko chcę to kliknąć. Czasami też ta gra jest, jakby nie patrzeć, taka troszeczkę upośledzona w niektórych aspektach. No bo to też już pracuje. To mogę wykasować, to też mogę wykasować. Już będę miał spokój, czy zaraz znowu będzie jakaś eksplozja? Wszystkie restauracje, jeszcze sporadycznie by produkował dżem i to na tamte miasto, czyli w Zatoce Nortona, czyli Stary Świat. Tutaj jest spokój. To może nie Nowy Świat, a bardziej bym chciał zobaczyć Embasę. I wrócić właśnie do tego tematu. Jakby to tak, może tak to bym postawił? W sumie. Dobra, teraz przedłużenie drogi. I byśmy tak to zbudowali. Tariku, siódemy raulio. A to jeszcze może normalnie pracować. Karta, która miała mi dostarczyć. A, już jest. To dobrze. I tak na razie tych dywanów raczej mało produkuję. No właśnie, to jest tylko 14 ton. Jakby nie patrzeć wciąż, jest to bardzo malutko. To się wyrównało? Tak, no spokojnie. Dobra. Takie dwa zakłady. Oczywiście już nie mam robotników. I zaraz odzyskamy tą siłę roboczą, bo jeszcze tylko to zbudujemy. O i proszę bardzo, mam więcej robotników.
I mamy już 23 ton. Tutaj mamy 28. Ale pewnie tutaj mocno wzrosło zużycie ogólne. Dokładnie. Trzeba to też już tak rozbudować. Tą całą sieć produkcyjną. I chyba nawet damy już tutaj magazyn. Wciąż za mało. Wciąż za mało. To zaraz się wyrówna, czyli tak jeszcze te siemię liniane do zwiększenia produkcji. Ile? A niewiele. Więc tutaj to tak już na spokojnie. People celebrate your leadership. Dobra, tutaj i tak jeszcze nie jest jakoś specjalnie dużo, bo mamy tutaj 23 ton, a my aby potrzebować, aby tutaj wyrównać tą produkcję i żeby zwiększyć w końcu populację, to my potrzebujemy... A my właśnie potrzebujemy... W ogóle jak tam jeszcze towary konsumenckie? My tutaj dostarczam, tu też dostarczam. W porządku tutaj. Znowu eksplozja do jasnej cholery. No teraz tutaj. Poczekaj, mi coś się dzieje i nic. Chyba mi bardziej zwiększyli w tym update'cie. Albo to mi się tylko wydaje, a może faktycznie tak jest, że zwiększyli większe ryzyko wybuchów. Właśnie tak, to jest trochę to głupie. Bez przerwy eksplozja za eksplozją. Bardzo wkurzające już to jest. Zobaczmy jeszcze przy okazji ekspedycję. No nic. Wracamy. A jak tam jeszcze tutaj? Się to skończyło? Tak, skończyło się. To wiecie co? Znowu to samo. Dajmy już. Cytrusy, rum. Dobra, wszystko mam. Wróćmy teraz sobie tutaj, czyli do przyrządka i chcemy sprawdzić dywany. I przy okazji inne produkty. ...28, a mamy 23, czyli jeszcze trzeba troszkę poczekać. No dobrze, no to będziemy czekać na spokojnie. Ja w tym momencie będę kończyć ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Od razu powiem tak, że z tym stadionem... ...to może jest troszkę przesada z tym budynkiem, troszkę taki zbyt OP. Albo mi się tego tak wydaje. Ale jakby nie patrzeć, to jest taki oficjalny budynek, dosłownie fabryka wpływów. Czyli prosty poradnik, jak zdobyć więcej wpływów. To wystarczy zbudować stadion. No. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.